Mówi się, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Każdy z Was ma pewnie swoje doświadczenia pod tym kątem, ale doskonale wiecie, że Gazeta Lokalna Krotoszyn stawia na sport, na zdrowy tryb życia, na to, aby uprawiać jogging, uprawiać sport zawodowo, wyczynowo, uprawiać rekreację, no ale każdy powinien czuć się dobrze we własnej skórze. I dlatego też otwieramy cykl spotkań, materiałów wideo, które będą poświęcone diecie. Uwaga, diecie, bo każdy w tych czasach chce być fit, każdy chce świetnie wyglądać, każdy chce być atrakcyjny. I troszeczkę kulis, jak doprowadzić siebie i swój organizm do tego, żebyśmy dobrze czuli się w tej rzeczonej skórze, Wam będziemy przedstawiać. A naszym ekspertem będzie szef poradni Dobry Dietetyk, dietetyk kliniczny Piotr Kaźmierczak. Cześć Piotrze. Cześć, witaj Daniel, witam. W ostatnim czasie wiele mówi się na temat tego, o czym wspomniałem już na początku, że każdy z nas dąży do tego, żeby być tym półbogiem, tym Adonisem. I ja wiem, że to jest możliwe. Tylko często jest to realizowane z zapomnieniem o tej najważniejszej sferze. Ktoś może dobrze wyglądać, ale niekoniecznie robi dla siebie dobrze, bo nie konsultuje tego z dietetykiem klinicznym. Jest wiele osób, które układają dietę dla sportowców, dla kobiet, dla mężczyzn, ale nie mają tego tytułu, który ty posiadasz, czyli ten dietetyk kliniczny. Dlaczego warto właśnie korzystać z porad fachowca, dietetyka klinicznego? No i jakie dzięki temu są różnice pod kątem już samej pracy z pacjentem? Witam Państwa bardzo serdecznie. No, bardzo miło, że tu jestem. Mogę kilka słów na temat powiedzieć swojej pracy, ale z tego, co kocham i robię. Powiem tak, że masz rację, bo jest dużo osób takich, które dzisiaj trudnią się właściwie tym tematem związanym z dietą, zdrowym stylem życia. Jest on dość modny, także właściwie dużo osób chce być jakby w trendy tego całego czasu. Powiem tak, że ja też faktycznie zacząłem od tej tematyki, że mnóstwo razy właściwie lata spędziłem na uprawianiu sportu, interesowałem się zdrowym odżywianiem i chciałem trochę zgłębić tej wiedzy, żeby być jednak ekspertem w tej dziedzinie. Więc wybrałem sobie tematykę, która mnie do tego zbliżyła. Ale żeby być ekspertem nie tylko w dziedzinie samej aktywności fizycznej, samego odżywiania, żeby wiedzieć więcej, potrzebowałem wiedzy trochę klinicznej, czyli jak się zachować w sytuacji, kiedy przyjdzie osoba do i poprosił o jakiś zakres do porad, po prostu pomocy w sytuacji, kiedy ona ma choroby. A mówiąc szczerze, tych osób jest dzisiaj sporo. Każdy gdzieś tam ma coś, tylko nawet nie wie o tym, mówiąc szczerze. No i dlatego moje kroki pokierowałem właśnie na studia wyższe, które były kierunkowane na to, że można było się kształcić w kierunku dietetyki klasycznej, czyli w układaniu jadłospisów i dbaniu o styl życia oraz również poszerzeniu trochę swojej wiedzy na temat tej diety klinicznej, czyli wiedzy dotyczącej układania jadłospisów i pomocy ludziom w określonych chorobach żywieniowych, w określonych intolerancjach pokarmowych, gdzie możemy współpracę już nawiązać z lekarzami, którzy kierunkują nas pod konkretną chorobę i możemy pomóc w tym temacie. Jak wspomniałeś, faktycznie dużo ludzi korzysta z takich porad. Czy to jest ryzykowne? Od razu dopytam. Jeżeli ktoś nie ma kwalifikacji, żeby pod kątem danej profilaktyki czy leczenia danego schorzenia ułożyć dietę i ktoś po prostu jest trenerem personalnym, bo tak często się dzieje i układa komuś coś nie zważając na tematykę zdrowia, to jest ryzykowne? No powiem tak, że to ja tak jakbyśmy bawili się z lekarza, nie wiedząc, no wiadomo, trochę mi się przypomina doktor Google w takim razie. Szukamy w internecie i może coś się sprawdzi, albo coś nie. No uważam, że to jest tylko ryzykowne pod kątem tej osoby, która prosi o daną poradę tej osoby, po to, żeby mogła uzyskać ewentualnie kierunek działania pod względem żywieniowym, mając jakąś jednostkę chorobową dokładnie. Ja uważam, że jeżeli mamy już konkretną chorobę, to wybieramy lekarza specjalistę w tej dziedzinie po prostu. I uważam, że to byłoby najbardziej stosowne, żeby jednak uzyskać pomoc od osoby, która zna się właśnie na takiej diecie klinicznej, jeśli mamy i chcemy uzyskać pomoc w sytuacji choroby. No ten rzeczony doktor Google, bo tak od razu mi się coś przypomniało, bo często ludzie szukają faktycznie tych porad w internecie, bazują na tym, co ktoś napisał na forum. Nie jest to ani osoba weryfikowalna, bo nie daje tam danych kontaktowych, nie podaje imienia i nazwiska. Słuchajcie, no jeżeli chcecie, to ja też mogę za 120 zł odpalić sobie domenę doktor Daniel Borski, będę Wam udzielał rad w diecie, napiszę kilka ściągawek z neta i co? I macie uznawać, że to jest w pełni miarodajne, możecie czuć się bezpiecznie? Myślę, że nie. I moje pytanie, czy rzeczywiście zamiast szukać tej wiedzy w internecie, powinniśmy udać się do specjalisty? Dlaczego mamy odwiedzać ten gabinet?
No wydaje mi się tak, że ten temat właściwie odchudzania nadwagi, bo on jest tak naprawdę kierowany już od właściwie każdy z myślą wyrusza do tego gabinetu albo szuka dietetyka. Czyli mam kilka kilogramów za dużo i powinienem się wybrać do dietetyka, bo rzeczywiście żona może dokucza, może mąż tam mówi, że mogłabyś zrzucić parę kilo, może ja chcę się poczuć lepiej. I co? I idę? I w czym ten dietetyk może pomóc w takim razie? No może właściwie w tym pomóc w wielu kwestiach, ponieważ pierwsza to jest sytuacja tego typu, że jeżeli byłoby takie to proste zachowanie, że możemy po prostu dzisiaj zdecydujemy się odchudzać i właśnie od jutra zaczynamy i za tydzień już mamy gotowy efekt, czy kupilibyśmy sobie jakąś doskonałą tabletkę, która nam pomoże w tym układzie, z internetu zamówimy, która nas po prostu już naprowadzi na odkowy rung, to byłoby chyba zbyt piękne, bo zbyt dużo dzisiaj osób jest właściwie na świecie, które cały czas przejmują się swoją wagą, które cały czas się zastanawiają na tym, jak schudnąć. Dlatego najważniejsze jest dla mnie, najważniejsze również jest to, żeby było to zrobione pod kątem fachowym, czyli musimy wejść w życie danej osoby, poznać jej wiedzę na temat żywienia, co ona chce osiągnąć, jej motywację do pracy, bo wiemy, że zawsze, aby często ten na sposób właściwie zmiany tej diety jest powiązany z takimi różnymi problemami metabolicznymi w naszym organizmie, hormonalnymi, psychologicznymi najwyżej także. I dlatego też wiele tych aspektów małych szczegółów, które możemy poznać, ma duże znaczenie w tym naszym procesie, który chcemy doprowadzić. Czyli jak rozumiem, ta wizyta i ten kontakt bezpośredni jest niezbędny, żeby zdiagnozować problem i żeby to, co powiedziałeś, usłyszeć motywację tego człowieka, tak? Jaki on ma cel w tym wszystkim? Tak, bo musimy też się dowiedzieć w ogóle, jakie są oczekiwania tej osoby, co ona chce uzyskać przez to, że chcemy być. Przecież to nie chodzi tylko w moim mniemaniu o to, żeby zredukować przy okazji te kilogramy, ale żeby naprawić organizm, troszeczkę podreperować go tak naprawdę. Dlatego też jednym z kwestii jest to, które ja uznaję, że właściwie ten mój kierunek się przydał do tego, ponieważ od razu sprawdzam kondycję organizmu pod względem badań lekarskich, czy też konsultacji z lekarskimi, które pomagają mi nie tylko w branży samych zbędnych kilogramów uzyskać pewien efekt, ale również pod kątem naszej kondycji zdrowotnej, aby te wszystkie wyniki badań kierunkowały się i poprawiały się. To też możemy sprawdzamy po jakimś czasie i weryfikujemy sytuację. Mówisz na tyle ciekawie, że jeszcze się do Ciebie wybiorę na wizytę. Mam nadzieję, że dobry rabat dostanę. No zapraszam, jak najbardziej. Natomiast chciałbym zapytać, bo wiem, że działasz na szerszą skalę. Rozmawiamy o rynku krotoszyńskim. Natomiast wiem, że masz gabinety między innymi w Ostrzeszowie chociażby i w kilku innych miejscowościach na terenie południa Wielkopolski. Chciałbym zapytać, kto najczęściej z tych pacjentów trafia do Ciebie stricte w odniesieniu do powiatu krotoszyńskiego? Z czym ludzie przychodzą? Właściwie tak. Powiem właściwie, że grupa jest szeroka, bo tak powiedzieliśmy na samym początku, że pierwszy taki kierunek działania albo takie myśli ludzi, którzy chcą skorzystać z tej porady, to właściwie tak, zbędne kilogramy. Chciałbym trochę schudnąć, czyli osoby z nadwagą, właściwie w otyłości. Osoby, które na przykład, czy mamy też, które chcą trochę nakierunkować swoją młodzież w szkole szkolnej, czy też dzieci, bo gdzieś tam zbędne kilogramy się jakby zbudowały, no potrzebujemy jakieś porad, jak sobie z tym poradzić, żeby dziecko za kilka lat mogło faktycznie ten stosunek mieć do tej jedzenia i my przy okazji skorzystamy także. Przychodzą również kobiety w ciąży i to w różnym etapie, kierunkowane też przez lekarza ginekologa, bądź same z siebie chcą zmienić. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, często przychodzą ludzie ukierunkowani przez specjalistów konkretnie, żeby akurat przy takim problemie jak problem z tarczycą ustawić jadłospis, bo żeby poradzić sobie, tak samo dieta wspomaga tą sytuację. Przy okazji insulinooporności, przy okazji modelowania czy poprawy trochę wyników cholesterolu, czy jakiejś nietolerancji pokarmowej. Także faktycznie ten kierunek bezpieczeństwa tutaj kliniczny no jest przynajmniej w moim takim mniemaniu zgodny z tym, co chcę robić, także to również też wiąże zainteresowania ludzi. Okej, a ja zapytam troszeczkę może pod włos, ale powiedzmy, że ktoś wygląda świetnie, jest dobrze zbudowany, trenuje jakiś sport, czy to kobieta, czy facet, fitness, crossfit, trójbój siłowy, kulturystykę. I on się czuje dobrze. Czy taka osoba też powinna odwiedzać dietetyka? Bo jest prowadzona przez być może jakiegoś trenera personalnego, być może przez trenera w klubie. Wygląda dobrze, wygląda zdrowo, ale czy ona na pewno jest zdrowa? Powiem tak, fajne, Daniel, zadałeś pytanie, bo właśnie chciałem potwierdzić, że tacy ludzie też znajdą zainteresowanie w takim gabinecie. Ponieważ wiadomo, że jeżeli ktoś trenuje sport, aktywność fizyczną, to musimy o tym wiedzieć, że osoba, która poleca czy trenuje, to zawsze powie, słuchaj, są dwie rzeczy ważne. Trening
i paliwo, którym ty jesz, po prostu jakie ono jest jakości i co daje twojemu organizmowi, żeby ten trening był efektywny. I faktycznie takie osoby mogą mieć wiedzę odnośnie żywienia i to dużo, mogą się znać na tematyce, jak produkty wybrać. Tylko jest jeszcze jedna kwestia, jak mamy określony styl życia. Praca dzisiaj dosyć pędzi szybko, każdy ma tam swój normy pracy, czy prace zmianowe, czy też pracy określone na przykład na kierowców, którzy jeżdżą w różnych tam częściach Polski. I tu chodzi, żeby dobrać teraz te swoje parametry żywieniowe pod te nasze potrzeby i pod tę całą umiejętność tego dnia, żeby zastosować. Czyli no, pomagam tu w tej kwestii, żeby układając jadłospis, każda osoba i miała fajnie dobrane produkty i organizm porządnie odżywiony i specyfika tego jadłospisu będzie już ukierunkowana na daną aktywność fizyczną, czy też na styl życia. W tym jakby otwierającym cykl programów o diecie, o zdrowej żywności mam jeszcze dwa pytania. Pierwsze to takie, bo wspomniałeś o tarczycy, wspomniałeś też o kobietach w ciąży. Wiem, że często te kobiety po urodzeniu dziecka mają wszystko, tyle rzeczy innych na głowie, że ciężko o siebie zadbać. Jakie tutaj wskazówki mogłyby paść z twoich ust, żeby te panie jednak już w trakcie ciąży, może wcześniej zaczęły myśleć o tym, że jednak po narodzinach dziecka mogą się pojawić jakieś problemy, dolegliwości, z którymi wcześniej nie miały do czynienia, a obowiązków przy tym maleństwu to dochodzi sporo. No i druga kwestia tarczycy, bo to też jest problem chyba bardzo szeroki, no na wielką skalę. I tutaj co ten dietetyk może w tym aspekcie? Właściwie Daniel wspomniał o dwóch rodzajach jakby kierunków diecie. Kobiety w ciąży jak najbardziej. Dobrze jest o tyle to, żeby pomyśleć już wcześniej. No mam kilku ginekologów, którzy faktycznie podczas już prowadzenia danej kobiety, jak jest ona w ciąży, kierunkują już po prostu na to, żeby albo udzielił porady, przecież nie muszę od razu tworzyć jakiegoś jadłospisu, albo ukierunkować po prostu daną kobietę na pewne sytuacje i w którą stronę po prostu pójść z tym żywieniem. Po to, żeby potem, jak sam mówiłeś, skończy nam się ciąża, urodzi nam się wspaniałe dziecko, potem żeby ten szybciej organizm mógł się jakby naprostować, to ten etap w trasie ciąży trwania, on już będzie kierunkowo organizm na to, żeby po prostu szybciej mógł się doprowadzić do pewnego efektu i żeby to wszystko funkcjonowało. I powiem tobie jeszcze więcej, że przecież to, jak potem urodzimy nasze wspaniałe dzieci, musimy sobie zdawać sprawę, że potem jak te dzieci kierunkują nasze upodobania kulinarne, że potem nie możemy oderwać ich od słodyczy, albo na przykład nasze dziecko ma 3 lata i brak koncentracji. Powiem tobie, że to wszystko zależy od naszej diety w czasie ciąży. Jak ona się kierunkuje, jakich produktów brakuje, to wtedy one wtedy wychodzą w późniejszym etapie. Także chociaż uważam, że warto zawsze przyjść, chociażby porozmawiać chwilę z dietetykiem, żeby jednak usłyszeć te 3 słowa i dostać taki impuls dana, że warto jednak zadbać o jeszcze pewne produkty, których po prostu być może brakowało. To jest jedna kwestia. I druga, o której wspomniałeś, tarczyca. I teraz tak, mógłbym znowu sięgnąć do kobiety w ciąży, ponieważ tarczyca jest takim głównym organem, gruczołem właściwie wydzielania wewnętrznego. I teraz gdyby mówiąc o kwestii, jeżeli osoba, kobieta ma chorą tarczycę, może mieć problem z ciążą. I też warto o tym wiedzieć. Nieraz jak się okazuje, że może słyszeliśmy, że wokół nas osoby no tyle się starają. A może nawet nieraz nie wiedzą, że trzeba zrobić badania dotyczące tarczycy, jak ona się zachowuje, w jakiej jest kondycji. No i wtedy wyjdzie już, dlaczego akurat ta ciąża nie może po prostu zaistnieć, bo to też również jest z tym związane. I faktycznie od kilku lat osoby przychodzą z problemami tarczycy i albo od razu mają wyniki badań, które już wiemy, z czym będą się wiązać. Taki jakby hamulec ręczny trochę mamy przy tarczycy, który nam trochę jakby wstrzyma tą naszą redukcję tłuszczu, może tak naprawdę to zrobić. No a druga sytuacja jest taka, że jeżeli nie wiedzą nawet, że mają tą chorą tarczycę i na razie tych badań jeszcze nie mają, to powiem tobie szczerze, że wiele razy tak się zdarzyło, że osoby zawsze umawiają się na 3 miesiące takiej do 4 współpracy, żeby jednak zobaczyć, jak ten organizm funkcjonuje. I podczas tych 3 miesięcy wyobraź sobie, że wykonujemy badania, analizy i wychodzi, że ten organizm nie chce redukować tłuszczu. I to wcale nie jest ważne, że ta osoba chodzi 3 razy na jakieś spacery, super, respektuje moje żywienie, ale organizm dalej się blokuje, bo okazuje się, że on nie chce tego robić. Bo tarczyca wyszła na to, że ona tam stawia jakiś problem. I to też wychodzi podczas diety, sama ona potrafi wskazać jakąś dolegliwość po prostu, która funkcjonuje w człowieku i można dowiedzieć się, jak sobie z nią poradzić. Także nawet ten aspekt jest w porządku.
o którym możemy mówić. Także powiem, tarczyca jest związana z tym, jak wspomnieliśmy, mówię, moglibyśmy tu pewnie spędzić jeszcze kilka godzin, żeby się mógł opowiadać, ale to będzie ale o tym. Trzeba na zdrowotny obiad podjechać gdzieś jeszcze. No właśnie, dlatego powiem tak w skrócie, że zawsze podchodzę indywidualnie do każdej sytuacji. Nie jest staje dwie osoby. Mam dwie osoby w gabinetach, które jedna może mieć chorą tarczycę i tak sobie mówię, średnio, jak to ja zawsze powiadam, od 2 do 3 kg redukuje w miesiącu. Druga może mieć chorą tarczycę i redukuje 200 gram miesięcznie, mam szczerze. I dwie są kobietami wspaniałymi w podobnym wieku i bardzo kwestia indywidualna. Wiadomo, że są pewne produkty, które mogą blokować tarczycę, podnosić ten stan zapalny, który uniemożliwia jakby swobodne redukcję tuszy, bo w końcu niedoczynność tarczycy wiąże się z tym, że szybko nam podnosi tą wagę. Natomiast na czynność szybko ją tracimy, utrzymują ten sam schemat żywieniowy cały czas i to może nam nawet też podpowiedzieć, że coś się dzieje nie tak. Jest grupa produktów, których nie powinniśmy po prostu stosować podczas po prostu pracy z tarczycą, aby ją doprowadzić do takiej stałej używalności. No, bardzo ciekawe rzeczy mówisz, także mam nadzieję, że kolejny odcinek też będzie się cieszył fajną oglądalnością, jak i ten. Natomiast wspomniałeś o tej jednostkowym podejściu do każdego pacjenta. Ja to sobie wolę przyrównać od razu do innego przykładu, zupełnie z innej branży, nie z bajki zdrowia, ale jeżeli ja i ty zarabiamy po 3000 na rękę na przykład i pójdziemy do banku, to dla ciebie lokata na 4% będzie dobra, dla mnie może niekoniecznie. Dla ciebie inwestycja w złoto będzie dobra, dla mnie niekoniecznie, bo mimo tego, że zarabiamy te same pieniądze, mamy inaczej dzielone wydatki, więc rozumiem, że to jest dobre porównanie. Mamy inne kredyty, mamy inne zobowiązania. To jest dobre porównanie, że trzeba z pacjentem pracować indywidualnie i nie dla każdego będzie ta sama recepta. Tak to rozumiem. Dokładnie. Więc co, powiem tobie, że nawet przed chwilą do mnie dzwoniła pani, która chce przyjść ze swoją córką, która ma tam problem, ona ma 15 lat. Ja i sam powiedziałem, że jeżeli pani słowo, ona nie jest pewna, czy córka chce przyjść, ale niech pani przyjdzie z córką, rozmawiajmy razem i ja sam zadam pytanie, czy ona po prostu chce. Jeżeli córka nie będzie gotowa, to jeszcze nie zaczniemy teraz. No dobra, mówisz o tej młodej dziewczynie. Jest też grupa ludzi, nie bójmy się tego słowa, otyłych i to widzimy od przedszkolaków już poprzez ten wiek szkolny. Jak ja odwiedzam różne placówki oświatowe, to też widzę i czasem załamuję ręce, że moje pokolenie jednak było ciut bardziej sprawne, tak sobie to odbieram. Czy takie osoby na przykład mają opór i wstydzą się zadzwonić do dietetyka, przyjść? No to jest ciekawe pytanie, to chyba nie wiem, czy ja potrafię na nie odpowiedzieć. Powiem tak, wydaje mi się, że te osoby po prostu nie myślą, nie mają potrzeby takiej po prostu. Niekiedy tak się zdarza, że mówię, jak nieraz lekarze mają taką być może lepszą strategię działania, mają lepszą motywację dla tych osoby, że zwrócą uwagę, odbiera wyniki badań, przestraszy się, wtedy chce coś zmienić i może ten etap jest taki kierunkowy. Wtedy ona próbuje jakoś sobie poprawić ten stan zdrowia i to ją motywuje do tego działania. No dobra, ale jeżeli są osoby, o których wiemy i którzy są pewnie i w twoim środowisku, i w waszym środowisku, i w moim środowisku, mają problem, narzekają, ale robią kolejny czteropak na przykład i nie dbają o to, że raczej po tym nie będzie lepiej. Nagle się okazuje, że ta osoba, bo wejdziemy tu za chwilę w psychologię, bo to też pewnie twoja działka, nagle ta osoba nie pójdzie do dietetyka, bo się wstydzi, wie, że ma problem, nie śpi po nocach, ale ten czteropaczek sobie wrzuci, do tego kawałek sernika, do tego paczka chipsów i jakiś film, wie, że problem się pogłębia, ale nic z tym nie robi i nagle jest potrzebny bardziej psycholog niż dietetyk. Pytanie, czy dietetyk może być psychologiem? No właściwie powiem tobie, że powiedziałeś tak naprawdę, że według mnie musi nim być po prostu. Musi być nie tylko dietetykiem, musi być psychologiem i jeszcze po części trochę lekarzem, chociażby osobą, która kierunkuje na określoną ilość badań. Ale fajnie powiedziałeś o tym i teraz mi się przypomniało o tym chyba, o czym chciałem powiedzieć, czyli o tym, że jedyną rzeczą, która być może osoby tu może trochę odpychać w tym kierunku, żeby pójść do niego, jest po prostu ograniczenia, jakieś możliwości, które nie będą mogły wyjść na imprezę, sam jak powiedziałeś. Nie będzie mogła sobie iść kupić te czteropaka, ale zdziwię cię, powiem szczerze, ja bym pozwolił na tego czteropaka. Dlaczego nie? Ponieważ tu nie, ja nie chcę się jakby współpracować z tą osobą na tydzień, dwa. Ja chcę z nim, aby ta współpraca się układała na miesiąc, dwa, a może na całe życie. To dlaczego on by nie mógł iść na przykład z kolegami i kupić sobie tego czteropaka i czuć się dobrze? Ja uważam, że takie ustalają zasady z osobami, że jeżeli od razu im mówię, że jeżeli się będziemy się łączyć na dłuższy czas, ustalamy sobie tak, że możemy sobie iść, ale według swoich kryteriów oczywiście. Może pan sobie kupić, może pan sobie skorzystać z imprezy, nie będzie pan się musiał zabrać diety ze sobą zupełnie, nie będzie pan na luzie w tym układzie, ale przyjdzie pan po tej imprezie i wróci pan z powrotem
do tych swoich nawyków nie przez to, że ja panu kazałem, przez to, że pan się będzie lepiej czuł i na to musimy zasłużyć. Czyli jest tolerancja, żeby można było sobie pofolgować w odpowiednich momentach, żeby na urlopie pewnie można było troszeczkę wyluzować i sobie gdzieś tam wyskoczyć na imprezkę, zjeść hot doga, ale nie codziennie pewnie, nie codziennie. Moi drodzy, zachęcamy Was do tego, abyście oglądali kolejny materiał z Piotrem Kaźmierczakiem. Raz jeszcze podkreślam, właściciel poradni Dobry Dietetyk, dietetyk kliniczny, Piotr Kaźmierczak. Dziś była jego pierwsza wizyta w naszym studio. Dziękujemy bardzo, dzięki Piotrek, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.